Ile czasu tworzyłeś piosenkę Jesteś? 3 dni. Co oznaczają liczby 9893? Był to mój kod PIN do telefonu, kiedy nie wiedziałem, jak nazwać płytę, po prostu spojrzałem w telefon i go odblokowałem. Opowiedz śmieszną historię z dzieciństwa. Kiedy uciekłem z domu, mając 11 lat, mówiłem, że jadę nad jezioro, a pojechałem znacznie dalej. Pokaż tapetę z telefonu. Nie, nie jest zaskakujące, słuchajcie. Ja potrzebuję spokoju w życiu, więc mam morze i fale. Kiedy ostatnio byłeś na randce? 3 tygodnie temu. Co śpiewasz pod prysznicem? Cały czas tę samą piosenkę. Jest to piosenka Sisters Sutra. Jaki rozmiar piersi jest najlepszy? C, pełne C. Najgorsza rzecz w życiu, którą zrobiłeś, to? Ciężkie pytanie. Staram się robić same dobre rzeczy. Oglądasz snapy od fanów? Mam tylko snapa dla znajomych. Twój ulubiony zespół to? Aktualnie Paramore. Lubisz dzieci? Chciałbyś mieć? Uwielbiam dzieci, będę miał. Będzie to Zuzia i Staszek. W jakim wieku miałeś pierwszą dziewczynę? W wieku 13 lat. Pozdrawiam cię, Witę. Fajne 3 lata. Miasto czy wieś? Miasto. Czego się boisz? Boję się samotności. Pies czy kot? Pies. Największa wpadka z czasów szkoły? Kiedy wpisywałem do dziennika oceny, które sobie chciałem wpisać, weszła pani do klasy. Był przypał na max. Jak byłeś młodszy, to jakie miałeś przezwisko? Kwiatek, czego nienawidziłem, nienawidzę, jak mówi się do mnie Kwiatek, Kobra i mama do tej pory mówi na mnie Glizda. Z kim najbardziej chciałbyś nagrać duet? Chyba teraz z moją kumpelą z programu, z Eddie. Czy spełniłeś już swoje największe marzenie? Moim największym marzeniem było stanąć na wielkich scenach muzycznych. Już tak jest, fajnie. Bardzo się cieszę. Najpiękniejsze miejsce, jakie do tej pory odwiedziłeś, to? Los Angeles i cała Kalifornia. Jakie jest twoje motto? Żeby podnosić koronę, kiedy spadnie, poprawić ją na głowie i za. Sam już nie wiesz, czy to prawda? Czy to moja wyobraźnia? Mógłbyś się związać z fanką? Raczej jest to niemożliwe. Jaka jest twoja ulubiona piosenka z lat 90? It must have been love, Roxette. Nadal nie lubisz pierogów? Wciąż i myślę, że tak będzie. Nie lubię pierogów z natury. Jaką chciałbyś mieć moc? Chciałbym być niewidzialny, żeby kraść ze sklepów, żeby nie stać w kolejce. Co ci się najczęściej śni? Najczęściej śni mi się, że spadam. Jaka jest twoja ulubiona piosenka z twojego repertuaru? Afraid. Sytuacja, w której najbardziej zaskoczyli cię fani, to? To sytuacja, która zdarza się notorycznie, czyli ich akcje na koncertach. Wypuszczanie balonów, różne kartki, wywołane zdjęcia, tak. Na koniec sam coś wymyśl. Bardzo dziękuję wam za te pytania i mam nadzieję, że Jesteś rośnie w górę i promujemy dalej singiel. Bardzo was kocham. Trzymajcie się. No to pa!